Droga, krew Jezusa. Rozdział drugi książki Louisa Fogla. Jedyny Zbawiciel. Chcąc poznać wartość i znaczenie krwi Jezusa Chrystusa, musimy ponownie odwołać się do Pisma Świętego, które jedynie może objawić nam wszelkie prawdy Boże. Nasz rozum nie jest w stanie ocenić krwi Pańskiej, gdyż podobnie jak serce, tak i rozum szuka zbawienia i uwolnienia od grzechu i winy w umartwianiu, pielgrzymkach, jałmużnach itd. Człowiek cielesny nieraz odmawia sobie wielu rzeczy, spowiada się, wyznaje, walczy i czuwa. Lecz mimo to w sercu jego panuje pustka. Dusza nie posiada pokoju, a sumienie jest nadal obciążone. Podejmując wciąż na nowo wysiłki, nie osiąga zamierzonego celu. Lecz zadajmy sobie pytanie, czy podobnych uczynków wymaga od człowieka Bóg? Czy tak naucza Biblia? Nie, w żadnym wypadku. Biblia poucza nas, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset i Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. O prawdzie tej wiedział już od wieków naród żydowski. Od chwili nadania mu zakonu mojżeszowego. Od tego czasu Izraelici składali krwawe ofiary dla przebłagania Boga za ich grzechy. Wszelkie ofiary starotestamentowe były symbolicznymi obrazami wskazującymi na tego jedynego baranka ofiarowanego, którym był Jezus Chrystus zabity na ołtarzu krzyża. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 1 Piotra, 1 rozdział, 18 do 19 wersetu. Nie srebrem ani złotem, mówi Pismo. Wykupieni jesteście. To też nawet msza święta, która przecież musi być zapłacona tymi rzeczami znikomymi, nie może nikogo zbawić. Nasze zbawienie polega na uchwyceniu się wiarą tego, co dokonało się przez krew Jezusa Chrystusa. Jest więc ono wyłącznie dziełem naszego Zbawiciela. Pan powiedział, Ewangelii Łukasza 12:50, chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Ten chrzest oznacza jego śmierć. Ten chrzest oznacza jego śmierć na Golgocie, oznacza zanurzenie Chrystusa w falach sądu Bożego. W tym czasie fale sprawiedliwego gniewu Bożego trafiły w Niego, niewinnego i czystego, zamiast w nas, winnych i nieczystych. Chrzest Jezusa w Jordanie to obraz tego, co się stało rzeczywistością na krzyżu. Na drzewie krzyża odniósł nasz Pan zapłatę win. Tak bardzo miłuje nas Boży Syn. Miłość Jezusa chce zbawić także ciebie, drogi czytelniku. Obyś tylko sam zechciał pospieszyć w Jego zbawcze ramiona, aby otrzymać zupełne i wieczne odpuszczenie grzechów przez wiarę w Niego. Gdyż On jest także Twoim Zbawicielem i Odkupicielem. Unikniesz sprawiedliwego sądu Bożego za Twoje uczynki, gdyż nasz wielki Zbawca został osądzony zamiast Ciebie, a Bóg otrzymał w Jego śmierci krzyżowej
zupełne zadośćuczynienie za moje i Twoje winy. Kto wierzy temu, Jezusowi, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Droga nieoceniona, krew Jezusa. Nie tylko odpuszczenie grzechów stało się udziałem naszym dzięki śmierci Jezusowej na Golgocie, lecz tam został osądzony i odrzucony sprzed oblicza Bożego nasz stary człowiek i odziedziczony po pierwszych rodzicach grzech. W oczach świętego i sprawiedliwego Boga, w oczach świętego i sprawiedliwego Boga, nie jesteśmy więcej zgubionymi jako grzesznicy, gdyż krew Pańska stworzyła z nas ludzi nowych. Każdy bowiem zbawiony otrzymuje Ducha Świętego i mocą tego Ducha rozwija w sobie nowe, boskie życie ku czci i chwale naszego Pana. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że nasza stara, zepsuta natura nadal w nas pozostaje, lecz mamy codziennie prosić Zbawcę, aby nas chronił przed napaściami i pokusami starego, złego wroga, to jest ducha ciemności, który ustawicznie usiłuje przyprowadzać nas do upadku. Droga krew Jezusa pozostanie na wieki fundamentem naszego zbawienia, nawet w tym wypadku, gdyby dziecko Boże zgrzeszyło. Nie powinno tak być, ale jest to niestety możliwe. Mamy orędownika u Ojca. Bóg jest i pozostanie na wieki naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. Ta wzajemna relacja nie ulegnie nigdy zmianie. Lecz przerwana wskutek upadku społeczność z Nim może być nawiązana dopiero po prawdziwej skrusze i wyznaniu grzechu. Chrystus jest nie tylko naszym Zbawicielem, lecz także naszym orędownikiem, czyli obrońcą wstawiającym się za nami. Możesz o tym przeczytać w pierwszym liście Jana, 2, 1 werset. W ten sposób nasz wielki, wierny Bóg, zwyciężywszy na wieki szatana, otoczył nas za pomocą zbawczego dzieła Golgoty potężnym wałem swej miłości i potęgi. Szczęśliwy jest los zbawionych. Książę ciemności został pokonany, jego uczynki zniszczone. Jego więzy, którymi zniewalał grzesznika do służby grzechowi, zerwane, a wierzący w Jezusa otrzymuje wolność, niewymowne szczęście.